Chwała imieniu naszemu Panu. Dziękuję Jemu za to, że dzisiaj wieczorem jestem blisko Was tutaj na Kifisi i życzę, aby Duch Pana stanął między nami i aby dał nam to, co mamy potrzebę. Dziękujemy Bogu. Przeczytam z Ewangelii świętego Łukasza, Ewangelia świętego Łukasza, 9 rozdział, 51 werset. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ale bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną. A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pan niech pobłogosławi te słowa. I chciałbym się pomodlić przed zwiastowaniem. Proszę, Panie, w tej godzinie pobłogosław te słowa i włóż je do naszych serc, Panie. Dziękujemy Ci, bo gdzie jest dwóch albo trzech zebranych w Twoim imieniu, Ty jesteś między nimi. Pobłogosław moich braci i siostry, przejdź poprzez każdego z osobna i pozostaw to, co ma potrzebę każdy z osobna. To wszystko masz w swoich rękach, Panie. Daj zbawienie tym, którzy nie mają. Daj, Panie Boże, pocieszenie smutnym, zdrowie chorym. Wszystko Ty możesz nam dać tego wieczoru i odejdziemy radośni i powiemy, że dobrze było, że przyszliśmy do Twojego domu. Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci z całego naszego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa pobłogosław pastora tego kościoła, starszych kościoła i diakonów. Łaska niech będzie Twoja z nami wszystkimi. Amen.
I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba. On podjął trwałą decyzję, aby pójść do Jeruzalemy. Co miał zrobić w Jeruzalemie? Wycieczkę sobie chciał zrobić, turystyczną. Chciał pójść do Jerozolimy, aby go przyjęli, aby go oklaskiwali, aby... Po co chciał tam iść? Chwała Bogu. Pójdzie do Jerozolimy, aby umrzeć. Pójdzie do Jerozolimy, aby ukrzyżowany został, aby cierpiał, aby został zhańbiony. Pójdzie do Jerozolimy, aby wypić gorzki kielich. Chciałbym, abyśmy zważyli na to, kochani bracia i siostry. On mówi, że postanowił pójść do Jerozolimy. Postanowił uczynić wolę Ojca, wolę Boga. Błogosławione imię naszego Pana, bracia i siostry. I to powinniśmy my też uczynić. Powinniśmy pójść za przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to nasz przykład. Apostoł Paweł mówi: otoczeni poprzez chmurę świadectw, odrzućmy każdy ciężar i każdy grzech i biegnijmy z cierpliwością w naszym boju. Boju. Odrzucając każdy grzech i patrząc na Jezusa Chrystusa, na dokończyciela wiary. On jest naszym przewodnikiem i on podjął trwałą decyzję, aby uczynić to, co miał uczynić. Chwała Bogu. Warto, abyśmy mamy to zrobić. Co nam mówi? Werset mówi ze Słowa Bożego po starogrecku. Dziękujemy Bogu. Miał cierpieć w Jerozolimie. Miał cierpieć wiele w Jerozolimie. Powiedział to tak samo swoim uczniom. I w dodatku miał cierpieć od tych, którzy, za których cierpi wiele, nie od wrogów, nie od bezbożnych, nie od cesarza, władcy, ale będzie cierpiał od prezbiterów, ale będzie cierpiał od archikapłanów i to cierpienie jest bardziej bolące. Pan nasz jednak nie załamuje się. I nie powinniśmy załamywać się, umiłowani bracia i siostry, aby uczynić wolę Boga dobrą, doskonałą. Droga, kochani bracia i siostry, do Królestwa Niebios jest wąska, jest smutna. Ile by nie chcieli niektórzy rozszerzyć tą drogę,
ile by nie chcieli niektórzy pokazywać tą drogę jako inną drogę. Pan jednak nasz przeszedł przez tą drogę pierwszy i mówi nam: nie przyszłem dać pokój na ziemię, ale miecz. Miecz, nóż. Rozdziela, przecina. Chwała Bogu. Rozdzielę ojca od dziecka, matkę od córki. Chwała Panu. Jeden chce niebo, a drugi nie chce nieba. Musi podjąć trwałą decyzję. I w tym wszystkim Pan nasz powiedział: jak nie ukochacie mnie więcej od swojego ojca, od swojej matki, od swojego majątku, od swojego życia nawet, zważajcie, nie jesteście warci, aby nazywać się moimi uczniami. Jak mamy widzenie, bracia i siostry, abyśmy zobaczyli, co nam przygotował Pan i gdzie nas wyznaczył, wtedy nie będziemy stawiać granic, abyśmy poszli do Chrystusa. I to, co głosili apostołowie, bracia nasi, w pierwszych dniach Kościoła było właśnie ta rzecz. Mówili, aby trwali w trwałym sercu w Panu. I poprzez wiele smutków musimy wejść do Królestwa Niebios. Nie idziemy odziedziczyć ziemię Chanan, tak jak Izraelici. Jedna ziemia przejściowa ojczyzna na kilka lat. Idziemy odziedziczyć, bracia i siostry, Królestwo Wieczne. Idziemy odziedziczyć, bracia i siostry, dziedzictwo niezniszczalne, nieśmiertelne. I dlatego jest warto, umiłowani bracia i siostry, abyśmy ofiarowali wszystko, abyśmy odrzucili wszystko i abyśmy dali naprzód wolę Boga. Nasz Pan, umiłowani bracia i siostry, będzie walczył sam. Będzie starał się w tym dobrym boju sam i na koniec zwycięży. Zmartwychwstanie z martwych i powie uczniom swoim, że została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Chwała Bogu. Ale naprzód przeszedł poprzez próbę, tą twardą próbę, bracia umiłowani. Dziękujemy Bogu. Schodzą z Galilei i przeszli przez Samarię. Nasz Pan, idąc na nogach, chciał przejść przez jedną wioskę samarytańską, głosił tam, zwiastował tam, uwierzyła Samarytanka,
słyszeli o Słowie Bożym, powiedzieli Samarytance, że nie wierzymy w Twoje słowa, ale zobaczyliśmy, że On jest Synem Boga, żywego, Chrystus. Przeszedł tam, wstąpił, chciał ich pozdrowić, chciał odpocząć trochę, ale kochani bracia i siostry, zdążył diabeł i zepsuł. I psuje, jak my nie jesteśmy czujni, kochani bracia i siostry. Weszli Żydzi do tej wioski, weszli ludzie, którzy byli religijni, fanatycy. Chwała Bogu. Gdzie idziecie? Poszedł Jakub i Jan. Idziemy do Jerozolimy i przechodzimy przez tą wioskę. Przyjdzie Pan, chcę przygotować gospodę. Nie chcę, aby tu przyszedł. Dlaczego? Bo idzie do Jerozolimy. I to jest przeszkoda, aby zamknęli drogę naszemu Panu. Aby go zasmucili jeszcze w dodatku. I powiedzieli, że nie chcemy, aby tutaj przyszedł, do tej wioski naszej. Lepiej, żeby nie przyszedł. Jednak robi cuda, kocha grzeszników, przebacza. My nie chcemy go jednak, powiedzieli. I zdenerwował się Jakub i Jan. Nie oczekiwali tego. Jak idzie jeden polityk gdzieś, wtedy wszyscy przygotowują, aby go przywitać. Idą na pierwszym rzędzie dostojnicy, a tutaj naszego Pana wygonili. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, to wszystko spotykamy w naszym życiu. I wrócili się do Pana i powiedzieli: Panie, nie przyjęli nas. Przyszliśmy przygotować gospodę, ale powiedzieli, że nie chcą, bośmy tu przyszli. Czy chcesz, abyśmy słowem ściągli ogień z nieba, który by ich pochłonął? I Pan nasz nakrzyczał ich, zgromił ich, jest napisane, i powiedział im: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ale bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Jaki jest trwały nasz Pan, umiłowani bracia i siostry. Nie pociągajmy się. Cokolwiek się będzie działo, my bądźmy trwali i niewzruszalni w woli Bożej. Spotkamy złość, spotkamy oszustwa, spotkamy duchy świata, ludzi, którzy będą chcieli bardziej lżej iść do nieba, którzy będą rozszerzać drogę prowadzącą do nieba, ale my trwajmy trwale w Panu. Apostoł Paweł mówi: proszę was, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa oddajcie wasze ciała jako ofiara. Co znaczy ofiara żywa? Ofiara, kochani bracia i siostry, nie ma ego. Jest dana. Jak jest ta zabita owieczka? My jesteśmy żywymi, ale chcę, abyśmy byli umarli. Tak, tak właśnie chcę. Tak chce nas Pan, abyśmy byli. Abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Te ciało, bracia i siostry,
które zjedzą robaki. Powinniśmy to ciało ofiarować naprzód. I nie upodobniajcie się do tego świata. Bracia moi umiłowani, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dziękujemy Bogu. Doskonałe, tak, umiłowani bracia i siostry. Dziękujemy Panu. I na pewno poszli do innej wioski. Ci, którzy wypędzają Chrystusa, oni stracą. I jak szli po drodze, w drodze ktoś poszedł do Chrystusa i powiedział: Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I Pan powiedział mu: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Dlatego, bo to zgadza się z decyzją, którą podjął nasz Pan trwale, aby poszedł do Jerozolimy. I człowiek ten nie zna przyszłości, nie zna, co się stanie naszemu Panu. I dlatego tak to mówi, że będę szedł za Tobą, Panie, dokądkolwiek pójdziesz. Czyli możemy się zapytać, dokąd idzie Pan? Czy to mówi dlatego, bo blisko Pana rozkoszuje się, rozkoszuje chwałę, ma zysk z tego. Chwała Bogu, jak idziesz z jednym dostojnikiem, na pewno, umiłowani bracia, jest czcią dla człowieka, z którym idziesz. Ale tutaj nie dzieje się to samo z Panem. Nie wie ten człowiek. Jak mówi, że będę szedł dokolwiek, gdzie idziesz, nie wie, kochani bracia i siostry. I ani apostołowie też nie wiedzieli, umiłowani bracia i siostry. Pan im mówi: Syn Człowieczy zostanie oddany w ręce grzeszników i wy rozproszycie się. Wy, uczniowie. Piotr nie przyjął tego. Zgorszycie się dzisiaj wieczorem. Piotr nie przyjmuje tego. Nie, Panie! Nie, Panie! Przenigdy! Jak wszyscy się zgorszą, ja jednak nigdy. Ja z Tobą pójdę i do ognia, i do śmierci. Nie kłamie Piotr, ale nie może, umiłowani bracia i siostry, Piotr obliczyć swojej mocy. Chwała Bogu. I dlatego, umiłowani bracia i siostry, zaufajmy zawsze w miłosierdzie Pana. I jak nam nie pomoże Pan, nic nie możemy uczynić. Ani w modlitwie nie mógł Piotr pójść za Nim. Tamtego wieczoru, jak zrobili wieczerzę, jak powiedział im o ciągu dalszym te piękne słowa, które opisuje Jan,
poszli do ogrodu Getsemani i powiedział im: czuwajcie tutaj, pozostańcie tutaj, abyście nie weszli w próbę. I oddalił się od nich i ukląkł i zaczął się modlić gorliwie. Uczniowie jednak zasnęli. I powrócił Pan i zastał ich śpiących. Bracia i siostry, słuchajmy głos Pana. Umiłowani bracia i siostry, możesz być uczniem, możesz być nie wiem kim, ale jak nie modlisz się, przegrasz. Będziesz słaby. Musimy iść za Panem tam, gdzie On idzie, tak jak nam to mówi, i wtedy zwyciężymy. Obudził ich. Czuwajcie, mówi im, abyście nie weszli, wpadli w pokuszenie. Bo duchu jest ochotny, ale ciało jest słabe. I poszedł Pan i modlił się na kamieniach. I Pan nam otwiera oczy, abyśmy widzieli niebezpieczeństwo, bój, ale i z tyłu za wszystkim chwała, która nas oczekuje. Widzenie. Drugi raz spali, trzeci raz spali. I przychodzi Judasz i zgraja i złapali naszego Pana. Obudźcie się, bo przyszła godzina. I co się stało? Rozproszyli się wszyscy. Schowali się wszyscy, uczniowie. Myśmy tego nie oczekiwali. Ja, dzieckiem Bożym, i to się stało, i tak się miało stać. Dlaczego? Zaczyna się dlaczego. Ja myślałem, że Pan wypędzi ich wszystkich, że ich zgładzi, że ja sądziłem, że Pan mnie ochroni, że będzie był ze mną, że... Chwała Panu. Pan jest blisko nas, bracia i siostry, ale my nie słuchamy Go wiele razy. Błogosławione imię Pana. Piotrze, Ty Go znasz, nie znam Go. Idzie z Nim gdziekolwiek by nie poszedł. Do ognia i do śmierci, tak jak mówił Piotr, pójdzie za Nim? Nie jest. Nie pójdzie. Chwała imieniu Panu. Kochani bracia i siostry, to są lekcje ładne, które powinniśmy je wziąć do naszego serca. Ktoś może mi powiedzieć, jest ktoś, kto poszedł za Nim? Tak, jest ktoś. Jest ktoś. I wiele razy są ci, którzy sądzimy, że są słabi. Kto poszedł z tyłu za krzyżem z uczni? Chwała Panu. Umiłowani bracia i siostry. Wiecie, kto szedł z tyłu za krzyżem Chrystusowym? Szły kobiety, nad którymi zmiłował się Pan nad nimi, które wyleczył Pan z chorób. I w pewnym momencie nasz Pan zatrzymał się, jak miał krzyż na plecach i szedł na Golgotę, zobaczył te kobiety, które płakały i powiedział: córki jeruzalemskie, nie płaczcie za mną, ale za samych siebie i za wasze dzieci płaczcie. Bo jak mokrym drzewie to się dzieje, co się stanie z suchym drzewem? Jak przyjdzie czas
mówi, że powiedzą ludzie, rzućcie się na nas z góry, abyśmy uszli przed gniewem Bożym, bo przyjdzie ten dzień, kochani bracia i siostry. Pan mówi o wszystkim, co się stanie, co ma się stać. I niektórzy lekceważą to, bo walczą z Bogiem, bo udaje im się, mają sukcesy. Pozwala jednak Bóg, kochani bracia i siostry, ale przyjdzie ta godzina, która będzie straszna dla bezbożnych. Widzicie, te kobiety idą za naszym Panem, uczniowie jednak nie idą. Umiłowani bracia i siostry, nie boją się. Doskonała miłość wypędza strach. Pomyślcie o jednej matce, jakby widziała, że prowadzą jej syna, aby go zabić. I tutaj jest między tymi kobietami matka Pana. Mogła powiedzieć, że nie idę blisko, bo boję się. Nie. I jak kochamy Pana, naszego bracia i siostry, odchodzi strach. Chwała Panu. Jak sobie poradzili z lwami, z ogniem nasi bracia? Doskonała miłość wypędza strach. I widzimy tutaj, te dusze poszły aż do krzyża, tam gdzie ukrzyżowali Chrystusa. Umiłowani bracia i siostry, Jan widzi w objawieniu ludzi, którzy są ubrani w białe szaty, zwycięzcy. Radośni, rozkaszują. Skąd przyszli oni? Pytają się. Ci ubrani w białe szaty, skąd oni przyszli? Chwała Bogu. Oni przyszli ze smutku, z wielkiego smutku. I wybielili swoje szaty krwią baranka. I mówi ten werset, że to są oni, którzy poszli za barankiem, gdziekolwiek by poszedł. Gdziekolwiek, gdzie by poszedł. Tak, bracia i siostry, idźmy za Panem. Nie idźmy na lewo albo na prawo. Idźmy dokładnie z tyłu za Panem. Błogosławione imię Pana. Idźmy dokładnie po śladach Jego, tak jak mówi Jan, że powinniśmy, tak jak On szedł, my powinniśmy też iść za Nim. Chwała imieniu naszemu Panu. Tak, nasz Pan nie miał, gdzie by położył, skłonił swoją głowę. Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. Człowieku, jak ty myślisz tak, abyś szedł za mną, abym się ugościł? Nie. Tutaj, umiłowani bracia i siostry, jak idziemy za Chrystusem, będziemy wypróbowani. Wszystkie dzieci Boże są wypróbowani. My widzimy, umiłowani, z tyłu. Po mękach, po próbach widzimy wieczność. Co zyska człowiek, jak zwycięży cały świat, a straci swoją duszę? Co da człowiek jako zapłatę za swoją duszę? Starają się ludzie za ten świat. Co z tym światem zrobisz? Przecież ty z tego świata odejdziesz. Świat pozostanie. Ale ty odejdziesz. Gdzie pójdziesz? Gdzie
przeminiesz wieczność. Błogosławione imię naszego Pana. I mówi jeszcze jednemu Pan, innemu mówi, pójdź za mną, mówi. A tamten powiedział, że pozwól mi najpierw pogrzebać mojego ojca. I Pan mówi mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Jak czytałem to, bracia i siostry, wydawało mi się to bardzo trudne. Jak ja to zrobię, zgorszę wszystkich, cały świat zgorszę. Jednak Pan, kochani bracia, nie waha się i mówi prawdę. I tutaj w tym chcę powiedzieć tym, którzy mają służbę od Pana, posłaństwo od Pana, jak drogocenny jest nasz czas. Pochowam mojego ojca. Tą rzecz mogą zrobić inni. Ale tą rzecz, którą dałem ja, abyś uczynił ty, nie mogą inni zrobić. Ty idź i głoś Królestwo Boże i zostaw umarłych, aby uczynili tą rzecz, bo którzy mogą to zrobić. Rozumiemy to, bracia i siostry. Jak jest drogocenny nasz czas. Tak, Panie, nie zostawiasz, nie zgorszylibyśmy się z Panem, jednak nasz Pan mówi prawdę, bracia i siostry. Tak jest właśnie. Co powie świat? Nie chcemy się podobać światu, bracia, ale chcemy podobać się naszemu Panu. Wiele rzeczy robimy. Świat się dziwi nam. Mówili mi, gdzie zostawiasz swoją pracę i biegasz? Gdzie biegasz? Masz rodzinę, masz dzieci. I moja dalsza rodzina tak mówiła. Moi bracia, którzy jeszcze nie uwierzyli w Chrystusa wtedy. Chwała Panu. Jednak, umiłowani bracia i siostry, powinniśmy robić to, co nam mówi Pan. Dziękujemy Mu za to. I jeszcze innemu mówi, ty idź za mną. Pójdę naprzód pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim i pójdę za tobą. Granice. Zakłada granice. Powinniśmy dawać granice, bracia i siostry. Tak, Panie, ale naprzód zrobię tą rzecz. Tak zrobił Mateusz. Jak powiedział mu Pan, pójdź za mną, powiedział naprzód rozliczę się z tymi pieniędzmi, tutaj z tym cłem. Tak powiedział. Był gotowy Mateusz. Ach, jakbym mnie zaprosił, ach, jakbym był jego uczniem, ach, miałbym ten przywilej. Jacy błogosławieni są ci, którzy idą za nim. Ja, grzesznik, jestem zamknięty tutaj w środku. I patrzy się na niego Pan i mówi, idź za mnie. I zostawił wszystko, tak jak siedział tam, poszedł z tyłu za Chrystusem. Takich chce Chrystus. Wyrzuć wszystko, bracie i siostro, tak jak Bartłemusz, tak jak tą szatę, którą nosił, wyrzucił ją i pobiegł za Chrystusem, który go zaprosił. Tak jest, umiłowani bracia i siostry. Nie żadnych przeszkód. Idźmy za barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Pójdźmy z tyłu za Chrystusem. Jak leśnicy, myśliwi polują i polują, jak jest śnieg,
niekiedy znajdują ślady i mówią, że tutaj przeszedł zając. I idą za śladami i idą dokładnie tam, gdzie jest zając. Chwała Bogu. Jak bracia i siostry umiłowani będziemy szli za śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa, będziemy szli drogą, którą On przeszedł, jedną drogą, jednego dnia znajdziemy Go i będziemy z Nim na wieki. Życzę, aby Duch Święty dał nam tego wieczoru trwałe serce, abyśmy trwali w trwałym sercu w Panu, abyśmy się nie poruszali. I jak psuje się świat, i jak zmienia się moda, i jak oddalają się inni, i jak rozszerza się droga, Ty, bracie i siostro, trwaj, niewzruszalny, i na koniec zostaniesz nagrodę od Pana. Amen. Niech Pan pobłogosławi.